podczas aplikacji wstrzymywałam oddech, mówiłam sobie moje ciało, moja świątynia i jechałam z tematem. Dzień dobry, witajcie na kanale Koret. Dziś pokażę moją pielęgnację wygładzającą strukturę skóry. W filmie krok po kroku pokażę, czego używałam i jak tego używałam. Będą cenne wskazówki dotyczące składników i rozpoznawania potrzeb skóry, tak żebyście taką pielęgnację mogli lepiej dopasować pod swoje własne potrzeby. Przez te ostatnie miesiące przechodziłam przez różne produkty, aż w końcu trafiłam na takie, które stworzyły taką skuteczną, spójną całość, bo udana pielęgnacja to zazwyczaj nie jest jeden produkt, a już na pewno jeśli chodzi o zaskórniki czy generalnie skórę problematyczną, to jest cała strategia, tak, czyli co, z czym, po czym, ale kiedy to... Wytnę to czy nie wytnę? O to jest pytanie. I gdybym miała podsumować takie dwa główne filary pielęgnacji z tego filmu, to byłyby to raz, składniki aktywne z myślą o skórze problematycznej. Niesamowite, wiem, ale już rozwijam dokładnie które. Kwas salicylowy należący do grupy BHA. Jednym z wielu jego atutów jest ograniczanie wydzielania sebum, jest szczególna zdolność do wnikania w pory i ich odblokowywania, jest bardzo często właśnie stosowany w kuracjach przeciwzaskórnikowych, tutaj jest w stężeniu 2%. Kwasy AHA. W tym produkcie dominują przede wszystkim kwas glikolowy i mlekowy. Produkt działa bardzo delikatnie, złuszczająco, także tego gołym okiem raczej widzieć nie powinniśmy, ale działa też tak nawilżająco i odżywczo. W ogóle w tym produkcie też jest odrobinka kwasu salicylowego, ale jest on gdzieś dalej w składzie, więc na bank nie jest to te 2% stężenie. I najlepsze efekty zauważyłam właśnie stosując te dwa kwasowe produkty naprzemiennie. Te kwasy AHA już dopełniły taki pozytywny efekt, ale gdybym miała wybierać pomiędzy tymi dwoma produktami i wskazać ten, który był taki bardziej skuteczny w kontekście zaskórników, to bez zawahania bym wskazała ten z kwasem salicylowym. I niacynamid. No, nie obyłoby się bez niacynamidu. Tutaj w stężeniu 5%, w serum, którego obecnie używam trzecie opakowanie z Basic Lab. Świetne. Niacynamid to wielozadaniowy składnik, który ogranicza wydzielanie sebum, więc tutaj działamy też na takim wcześniejszym etapie, żeby tych zaskórników powstawało jak najmniej i żeby nie przekształcały się one w większe zmiany. Poza tym niacynamid działa jeszcze antybakteryjnie, wspomaga gojenie się przebarwień pozapalnych, czyli takich czerwonych plamek po pryszczach, mówiąc bardziej bezpośrednio, i wzmacnia barierę hydrolipidową. Zatem można go też dopisać do drugiego filaru filmu, którym jest niezbędny arsenał nawilżający, który wyglądał tak. Krem do okolicy oka KOI, od którego skóra pod okiem robi się taka ujędrniona od nawilżenia. Wiecie, o co mi chodzi. Krem Bioderma Sensibiolite, bardzo bazowy, lekki, ale też dobrze nawilżający, jak na taką leciutką konsystencję i do tego można go łączyć ze wszystkim. No i bogaty krem z ceramidami na momenty, gdy potrzebowałam więcej regeneracji, gdy jeszcze wyczuwałam, jak często mogę używać wcześniej wymienionych kwasów. Oba filary są bardzo ważne, same produkty złuszczające to nie wszystko i ta równowaga pomiędzy złuszczaniem i nawilżaniem jest po prostu kluczowa, żeby było ładnie. I oczywiście wymienione produkty były rozłożone na różne dni, nie wszystko codziennie naraz, więc przejdźmy sobie przez pielęgnację tak teraz od początku do końca i na koniec jeszcze dodam kilka pomysłów, co w razie czego można zrobić inaczej. Zacznijmy od rutyny wieczornej i ją opowiem w szczegółach, ją pokażę w szczegółach, bo diabeł tkwi w szczegółach, tak. I tutaj naturalnie pierwszy krok to jest demakijaż. Do rozpuszczania makijażu używałam płynu micelarnego z Basic Lab do skóry tłustej i wrażliwej. Zawiera on m.in. wyciąg z zielonej herbaty, gdzie ja go tu, pusty, zapas. Wracając. Zawiera m.in. wyciąg z zielonej herbaty. Jest to składnik również polecany do skóry problematycznej. Sprawnie rozpuszcza makijaż, nie podrażnia mojej okolicy oka, co niestety nieraz zdarzało mi się przy płynach micelarnych. No i jest turbo wydajny. Jest to półlitrowa butla za 39 zł i przez ten czas przerobiłam różne żele, różne pianki, czyli produkty do mycia twarzy, a ten płyn do demakijażu mi służył cały czas nieprzerwanie, więc wydajność tu jest naprawdę dobra. Plus jeszcze taki użytkowy za pompkę zwiększa to komfort codziennego używania. Kolejny krok to mycie i tak jak wspomniałam, przerobiłam tutaj kilka produktów, więc pokażę Wam dwa z nich.
Obydwa apteczne. Pianka z farmacerii do skóry trądzikowej i szczególnie przyjemnie używało mi się rano, ale na wieczór też jak najbardziej się sprawdzała. Praktycznie jest wyzerowana. A tutaj produkt z Adermy, odrobinę na ręce, troszkę wody, rozpracować, myć nie za krótko, dokładnie za kamarki, spłukujemy. Z pozostałymi krokami przenieśmy się z łazienki do Beauty Temple i tutaj uwaga, bo są różne warianty na różne wieczory. Po prostu pomiędzy myciem i kremowaniem wjeżdża któryś z tych trzech wcześniej wymienionych produktów do skóry problematycznej. I wyglądało to tak, że docelowo co 2-3 dni pojawiał się któryś z kwasów, a w pozostałe dni niacynamid. Wariant z kwasem salicylowym wyglądał następująco. Przede wszystkim przez pierwsze 1,5 miesiąca używałam go co 4., co 5. wieczór i to jest bardzo ważne. Ważne jest, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę przy takim produkcie i nie używać go dzień w dzień, bo skóra może tego nie wytrzymać. Dlatego ważne jest zacząć pomału, obserwować skórę i zobaczyć, jak często ona pozwoli na używanie takiego produktu. Bo może to być jeszcze rzadziej w przypadku waszej skóry, niż było to w przypadku mojej skóry. Używałam po umyciu na dokładnie osuszoną skórę, nic wcześniej nie kładłam, żadnego toniku, esencji, nic. Nakładam go wacikiem, omijając okolicę oka. Po tym produkcie z Paula's Choice szybko pojawiły się pozytywne efekty. Kupiłam go od razu w trójpaku, bo wychodziło cenowo korzystniej, niż kupując jeden taki mini produkt. Kolejny krok to krem z polskiej marki Koi do okolicy oka. Rozłożyłam sobie tu nawilżenie na krem pod oczy i resztę twarzy na różne produkty, ponieważ potrzebuję w tej okolicy większego nawilżenia, ale formuła nie może być za ciężka. I krem Koi ma bogatszą konsystencję niż Bioderma, ale nie jest tak tłustawy jak Bielenda. Jest w tej równowadze pomiędzy. W ogóle ujęcia z pielęgnacją nagrywałam kilka dni wcześniej i teraz tak patrzę, jak ja się wczuwam w tą pielęgnację. W ogóle z kremami do okolicy oka często mam tak, że zapychają mi linie brwi, że zapychają mnie tutaj, w tym miejscu. I ten krem, proszę Państwa, tego nie zrobił, nie dokładał mi zaskórnikowych problemów, a oprócz tego długo trzyma nawilżenie skóry wokół oczu, bez obciążania jej. I dobrze współpracuje z makijażem. Kolejny krok to nawilżanie reszty twarzy i o ile krem Koi nakładałam od razu po kwasie salicylowym, którym zresztą nie przejeżdżałam w okolicy oka, to krem na resztę twarzy nakładałam po 15-20 minutach po kwasie salicylowym. I który to był krem? To robiłam na wyczucie. Jeśli czułam, że skóra potrzebuje więcej odżywienia, to wybierałam ceramidy. Jeśli czułam, że nie ma potrzeby nakładać tak bogatego kremu, to sięgałam po lżejszy krem z Biodermy. Swoją drogą kwasy czy nie kwasy, zawsze warto mieć taki regenerujący, odżywczy krem w zapasie. I kiedyś pokazywałam krem z ceramidami z marki Dr. Jart. Czy Jart? Haha. To był suchar. Tak. I wtedy pojawiło się sporo pytań o jakiś tańszy produkt z ceramidami, więc tym razem jest Bielenda, która również bardzo dobrze się w tej roli sprawdziła. To teraz wariant z niacynamidem. Tutaj oczyszczenie twarzy wyglądało tak samo i po nim nakładałam serum z niacynamidem i z dodatkiem prebiotyku z polskiej firmy Basic Lab. I tu nie czekam, aż skóra będzie po myciu sucha jak sucharek, tylko osuszam i od razu nakładam serum, masuję, żeby z grubsza się wchłonęło. Tak, to trochę dziwnie wygląda. To są takie elementy jogi twarzy, proszę Państwa, które ostatnio zaczęłam wprowadzać. I tu po wchłonięciu serum od razu nakładam kremy. Koi pod oczy i Biodermę. Po niacynamidzie była to zazwyczaj Bioderma, czyli ten lżejszy. To serum pięknie poprawia koloryt, daje skórze taki nawilżający komfort i utrzymuje to nawilżenie, ale też nie pozostawia żadnej lepkiej, tłustej warstwy. W ogóle niacynamid to jest taki składnik, który praktycznie cały czas mam w pielęgnacji. Ja go widzę jako takiego cichego obrońcę skóry problematycznej, który tak z dnia na dzień stopniowo poprawia jej wygląd i największy efekt wow widać w momencie, kiedy odstawia się taki produkt, patrzy się w lustro i tak, o wow, muszę do niego wrócić ewidentnie. No i trzeci wariant z kwasami AHA. Po jakimś czasie stosowania kwasu salicylowego wprowadziłam właśnie jeszcze produkt z kwasami AHA, pomimo tego, że widziałam dużą poprawę już po samym salicylowym, jeśli chodzi o zaskórniki, ale salicylowy i kwasy AHA mają troszeczkę inny mechanizm działania, dlatego tak do dopełnienia efektu chciałam jeszcze tutaj tego spróbować. W końcu stanęło na tym produkcie, również z Paula's Choice i
Stanęło dlatego, że nie jest w żaden sposób taki przesuszający, a wręcz przeciwnie bym powiedziała. Przy tym produkcie, tak jak w przypadku salicylowego, dobrze osuszałam twarz, kładłam produkt, nawet zahaczałam o okolicę oka, ale nie za blisko, wiadomo. Czekałam, aż się wchłonie i nakładałam kremy. Z koi i z biodermy albo z bielendy. Uprzedzam, że ten produkt śmierdzi, ale skoro dawał pozytywne efekty, to podczas aplikacji wstrzymywałam oddech, mówiłam sobie, moje ciało, moja świątynia i jechałam z tematem. No i rutyna pielęgnacyjna na dzień. Tutaj będzie szybko, bo nie ma tutaj żadnych kombinacji. Rutyna dzienna codziennie wyglądała tak samo, no i nie było w niej kwasów. Myłam twarz raz, Pharmaceris albo Adermą, nakładałam te same serum z niacynamidem co wieczorem, a następnie krem pod oczy z koi i krem z biodermy. Tego kremu z ceramidami na dzień nie używałam, bo jest on po prostu za ciężki. Jeszcze do tłustej skóry, pod makijaż, no to nie jest przeznaczenie tego produktu, tak? Oczywiście całą dzienną pielęgnację wieńczył jeszcze SPF, o którym szczególnie trzeba pamiętać, stosując kwasy w pielęgnacji. I używałam któregoś z produktów, które pokazałam w zestawieniu filtrów, w filmie z zestawieniem filtrów. Także w pielęgnacji dziennej tutaj jest prosta sprawa. Dobra, zatem dodatkowe tipy, które mają pomóc dopasować Wam pielęgnację pod potrzeby swojej skóry, bo pamiętajcie, że każda skóra jest inna i trzeba tutaj do niej podchodzić z wyczuciem. Jeśli macie wrażliwszą skórę, to możecie jeszcze większe odstępy robić pomiędzy kwasami, albo wcale też nie musicie nakładać takich produktów na całą noc, tylko możecie na przykład nałożyć na 20 minut, po czym zmyć i nałożyć krem. Bo wiecie, bywa też tak, że u niektórych skóra po tym kwasie salicylowym potrafi się naprawdę nieźle łuszczyć. Reakcja skóry jest taka konkretna, ale ja czegoś takiego w ogóle nie miałam. Widziałam pozytywne efekty, ale bez żadnych takich ekstremalnych reakcji. Tylko że ja już w swojej historii przerabiałam o wiele wyższe stężenia kwasów, więc moja skóra jest taka zahartowana. Także tutaj kluczowe jest to, żebyście posłuchali reakcji swojej skóry, jeśli zauważycie, że się łuszczy, że jest zaczerwieniona, uwrażliwiona, że pojawiają się pojedyncze pryszcze, to też może się zdarzyć, to jest tak zwany wysyp spodrażnienia, to oznacza, że trzeba przystopować z tym produktem i używać go rzadziej. Kolejną rzeczą, o jakiej chcę wspomnieć, to to, że ten kwas salicylowy jest również w wersji żelowej, również ma 2%, tak samo jak w wersji liquid i w moim odczuciu ta żelowa wersja jest taka delikatniejsza dla skóry, jest łagodniejsza, a produkt jest tak samo skuteczny jak w przypadku wersji liquid. Trzecia rzecz dotyczy tego, że wcale nie trzeba tego kwasu salicylowego za każdym razem nakładać na całą twarz, tylko można ograniczyć go wyłącznie do obszarów objętych zaskórnikami, czyli na przykład czoło albo strefa T. To jest szczególnie wskazówka dla skór mieszanych. Zresztą z kremami również można tak elastycznie tutaj podejść do tematu i kremy o bogatszej konsystencji częściej nakładać na te suche miejsca, a kremy o lżejszej konsystencji nakładać na strefę T. Oczywiście pod warunkiem, że strefa T też nie będzie potrzebować akurat takiej regeneracji i odżywienia. Dlatego trzeba tutaj spróbować różnego podejścia, sprawdzić, które najbardziej rezonuje z Waszą skórą, ale przypomnę myśl przewodnią tego filmu, że najważniejsze jest odnalezienie tej równowagi pomiędzy złuszczaniem i nawilżaniem. Także dziękuję za uwagę, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki!